Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kochani. Tak, brawa dla ojca dyrektora. Jak najbardziej, kochani, brawa. Brawa dla Matki Bożej, że nam przygotowała taką piękną pogodę i takich ludzi, którzy nie przestraszyli się zapowiedzi, że będzie bardzo gorąco, że spiekota, a przyszli. Jeszcze dochodzą wierzący. Dobrze byłoby, gdybyście Państwo przechodzili na prawą stronę, patrząc na ołtarz, na prawą stronę, tam jest miejsce jeszcze. Tam jest jeszcze miejsce zielonej trawy, tak jak w Jerozolimie, jak w Ziemi Świętej. Gdy Pan Jezus przychodził, rozmnażał chleb, tam siadali na trawie, tysiące siadało i zostało nakarmionych. My też będziemy nakarmieni dzisiaj, tak szczególnie. Przechodzimy na prawą stronę. Przechodźcie, kochani, przechodźcie. Jest miejsce na prawej stronie. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Wszystkich organizatorów tej pielgrzymki. Jeszcze dojeżdżają, jeszcze dochodzą. Wiem, że niektórzy są na parkingu, jeszcze dojeżdżają na Jasną Górę. Kochani, mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Tak się stało z obiektywnych racji, że ksiądz arcybiskup, przewodniczący konferencji episkopatu, który, mogę powiedzieć, już miał napisaną homilię na nasze spotkanie. Tak jest w życiu, że musiał zjawić się w innym zupełnie miejscu. Dlatego ksiądz arcybiskup Wacław Depo przewodniczy. Będzie ksiądz arcybiskup, również biskup diecezji siedleckiej, ordynariusz, ksiądz biskup Kazimierz Gurda, ksiądz biskup pomocniczy Adam Bałabuch ze Świdnicy, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski z Łomży, ksiądz biskup Łukasz Buzun z Kalisza, zresztą Paulin, ksiądz biskup Ignacy Det ze Świdnicy wczoraj przewodniczył, ksiądz biskup Stefan Regmont z Zielonej Góry, ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy, ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza. Przynajmniej na razie mam te dane. Wczoraj jeszcze był ksiądz biskup diecezji gliwickiej Sławomir Oder, musiał zaraz jechać. Dzisiaj jest w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Jest ojciec Dariusz Paszyński, przełożony warszawskiej prowincji redemptorystów. I teraz ze świeckimi. Czy chcecie wiedzieć, kto jest? No to tak czy nie? Dobrze. Otóż jest pan minister Piotr Ćwik, wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Jest ksiądz, jest pan poseł, minister w poprzednim rządzie, Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, wiceprezes Rady Ministrów i były minister obrony narodowej. Patrzę, czy już jest. Wiem, że dojeżdżał. Co ja tam z tymi księżmi tak sobie mi... Tak, widzicie? W każdym razie pan poseł, profesor Przemysław Czarnek z małżonką, były minister edukacji i nauki. Właśnie tak patrzyłem, czy jest. Jest. Jest pan poseł Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Czy już jest, czy nie ma? Ale nie, nie, ojciec nie wie, o kogo chodzi. Tam ojciec Piotr mówi, że jeszcze nie ma, ale dojeżdża, tak? Byłoby zbyt wcześnie, dojeżdża. Pan minister Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej.
Jest pan europoseł, zgadnijcie, który. Na imię ma, jak? Ma na imię Daniel. No, Daniel Obajtek. Były prezes PKN Orlen. No. Jednak pana nie zamknęli. Tak. I dobrze. Właśnie tak sobie myślę, jak pan Obajtek, myślę o Polsce, mówię, poeta mówił, niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Oby tak było w Polsce. Módlmy się o to dzisiaj szczególnie. Jest pan poseł Maciej Małecki, były wiceminister aktywów państwowych. Pan poseł Bartosz Kownacki, były wiceminister obrony narodowej. Patrzy, gdzie jest. Ach, jest. Pan poseł Michał Wójcik, były minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale i były wiceminister sprawiedliwości. Ile dzieci uratował. Teraz to już przeszłość. Ciekawe, jak będą dzieci ratować, jak ratują. Obserwujcie. Pan poseł Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości. Pan poseł Ireneusz Zyska, były wiceminister klimatu i środowiska. Pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Pan poseł Andrzej Śliwka, były wiceminister aktywów państwowych. Pan poseł Jan Mosiński, były minister, członek komisji weryfikacyjnej. Pan profesor Janusz Kawecki z małżonką Bożeną, były minister, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pan poseł Paweł Sałek, były wiceminister klimatu i środowiska. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Pan senator Zdzisław Pupa z małżonką, też porządny człowiek. Pan poseł Marek Matuszewski. Pan senator Jerzy Chruściskowski z małżonką. Pani poseł Agnieszka Górska. Pani poseł Agata Wojtyszek. Pan poseł Kazimierz Choma. Pan poseł Dariusz Matecki. Były poseł do Europarlamentu Ryszard Czarnecki. Pani profesor Krystyna Czuba. Tak patrzę, bo jednego tu nie widzę zapisanego, a wydawało mi się, że go widziałem. Tak, a myślę, kochani. A jest tu pisze? Minister Marcin Romanowski. No właśnie. Dobrze, że jest dwóch podpowiadaczy i to dobrych podpowiadaczy. Pan wiceminister, poseł Marcin, jaki? Romanowski. A modlicie się za niego? A czy modlicie się za niego? To trzeba mocniej, dobrze? Bo widzicie, co się dzieje. Właśnie tutaj z tych, co widzę, to chcą skazać i odebrali immunitet panu wiceministrowi Wojsiowi, tak? Patrzę tutaj. Romanowskiemu. Panu ministrowi Romanowskiemu. Błaszczakowi. Panu ministrowi Błaszczakowi. Zobaczcie, teraz co to się dzieje? Co to się dzieje? Idziemy dalej. Jest żona świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko, pani Krystyna Szyszko. Pani dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, Lidia Kochanowicz-Manik z córką. Też ma niełatwo. Czy mam powiedzieć, w czym niełatwo, pani dyrektor, mówić?
mówić, a wiecie co jest? Prócz tej ogromnej pracy, którą mamy w związku z radiem, w związku z telewizją, w związku z Fundacją Lux Veritatis, wiecie, że nam wstrzymali zakończenie wystawy stałej, która jest własnością państwa. Wstrzymali nam i mamy w tej chwili tylko równocześnie 3 kontrole. Chcą znaleźć byle chociażby cokolwiek. 12 osób codziennie nas kontroluje. Co wy na to? Ojciec Jan mówi alleluja i... Jeszcze raz, alleluja i... Tym bardziej do przodu, tym bardziej. Pan Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego jest. Pani Beata Białowoc, radna sejmiku województwa śląskiego. Przemysław Przybylski, radny sejmiku kujawsko-pomorskiego. Zresztą z synem, już inżynier, jak to szybko rosną. Profesor Jacek Kurzęba, były poseł, radny sejmiku lubuskiego. Łukasz Mierzejewski, radny sejmiku województwa mazowieckiego. Pan profesor Roman Niżnikowski, Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie RP. Dalej działają, czynią to, co rozpoczął i działał w świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko. Pan profesor Henryk Wnorowski, członek Rady Polityki Pieniężnej. Przewodniczący Albert Bujara, przewodniczący Handlowe Solidarności. Tak mam napisane. I walczy o wolne niedziele. A wy chcecie pracować w niedzielę, co? No ale to przecież tak mówią. Uśmiechnięta Polska, mamy wszyscy. Robotu, robotu. Tak. Robotu, robotu. Kochani, ogromne dzięki. Ogromne dzięki. Mamy o co się modlić. Patrzę się. Gdzie ja mam? Moje zapiski mam. Kochani, szczególnie módlmy się dzisiaj o oddalenie nienawiści, demonów nienawiści z Polski, demonów zemsty i kłamstwa. Widzimy, jakie jest kłamstwo. Jeżeli ktoś nie ogląda tych, powiedziałbym, prawicowych mediów, to jest w tym nurcie kłamstwa. To jest w tym nurcie kłamstwa. Mógłbym wam dawać przykłady, wiele przykładów. Trzeba się modlić o sprawiedliwość. Wczoraj odczytałem pewien list, który pozwolę sobie jeszcze dzisiaj, bo nie wszyscy słyszeli z was. On obrazuje sytuację dzisiaj. Tutaj dzisiaj na Jasnej Górze są ci, którzy walczyli o prawo, o sprawiedliwość, o prawdę, o prawa człowieka, a teraz chcą ich skazać. Chcą skazać. Mnie przypomina się czas, gdy bardzo młody byłem, zaczynałem, poszedłem do seminarium, jeszcze nie miałem 18 lat. I brali mnie na przesłuchanie i moich młodych współbraci. Jest tu ojciec Bolesław, który z tego samego roku też był brany na przesłuchania. Straszyli nas. Krzyczeli, żebyśmy podpisali. Podpisali współpracę. Do mnie mówili, jak nie podpiszesz, księdzem nie będziesz. A ja mówię, dlaczego? My mamy media. I opiszemy, co napiszecie. I mówili, co napiszą. A ja mówię, to jest nieprawda. Nie szkodzi, ale nie będziesz. I wtedy krzyknąłem, taki młody chłopak, krzyknąłem, nie będę, ale Judaszem nie będę. I zobaczcie, czasy, jak patrzę na rzeczywistość, te czasy wróciły. Nam grozi utrata suwerenności. Jest potężna rewolucja. Były rewolucje różne w historii.
rewolucja francuska w nowszej historii, rewolucja październikowa, był nazizm, był stalinizm, był komunizm w Polsce. A teraz do czego zmierzamy? Kochani, we wtorek wróciłem z Ameryki. I tak jechaliśmy na lotnisko pod Nowym Jorkiem, na Newark. Jechał ojciec Jan Król, mnie wiózł na samolot i patrzę z jednej strony cztery pasy w jednym kierunku autostrady. Później przerwa i znowuż cztery pasy w tym samym kierunku. Po drugiej stronie cztery pasy w odwrotnym kierunku i znowuż cztery pasy w odwrotnym kierunku. Wiem, że to jest Ameryka. Ale Polski nie stać na to, żeby była piękna i silna i wielka? Stać nas. Czy my mamy być czyści butami niemieckimi? My chcemy z Niemcami żyć w zgodzie. Chcemy z Francją żyć w zgodzie. Z całą Europą i ze światem. I jacy są Polacy, to widzimy raz po raz. Zobaczcie, co się dzieje. Módlmy się o oddalenie nienawiści, tych demonów nienawiści w Polsce. Jak słyszycie w mediach, czy nawet z trybun wysokich w państwie, tę nienawiść, to wiedzcie, że to jest nienawiść. Modlić się egzorcyzmem, żeby ci ludzie od tego demona byli uwolnieni. Dostałem wczoraj do mnie dotarł list, który już opublikowany jest. Posłuchajcie. Droga rodzina Radia Maria, dziękuję za to, że już od przeszło 30 lat wspieracie naszą ojczyznę swoją nieustanną modlitwą. Pragnę wyrazić swoją szczególną wdzięczność także za to, że wasza modlitwa objęła w ostatnim miesiącu również mnie. Mogę jedynie odwdzięczyć się tym, co mam w mojej więziennej celi. To jest modlitwa za was i wasze rodziny. Proszę, przyjmijcie tę ikonę, którą napisałam dla mojej mamy, będącej członkiem naszej rodziny Radia Maryja. Niech Matka Boża Więzienna wspiera was w trudnych chwilach. Urszula, areszt śledczy, Warszawa, Grochów, lipiec 2024 rok. Módlmy się o to, żeby nie robili krzywdy Polak Polakowi. Żeby Polak nie wysługiwał się wrogom ojczyzny. Módlmy się o zatrzymanie tej potwornej rewolucji, która jest w sumie rewolucją przeciw Bogu i przeciw człowiekowi. Potworna rewolucja idzie przez świat i idzie do Polski. Gratulacje, że zatrzymaliście to mordowanie dzieci nienarodzonych w Sejmie. Dziękujemy wam. Ale myślę, że trzeba się jeszcze bardziej zmobilizować. Zabrakło 14. Niech oni nie jadą na urlop, czy gdzieś tam do sprawy załatwiać. To jest najważniejsze, bo teraz chcą wprowadzić jeszcze dalsze rzeczy. Jeszcze dalsze rzeczy. Zniszczenie rodziny. To będzie zniszczenie Polski. To jest przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi. Dalej módlmy się. Tu jest pan minister Romanowski, pan minister Woś, pan minister Błaszczak. Chcą ich zamknąć do więzienia. I to kto? Pytam się, gdzie są prawa obywatelskie? Panie rzeczniku, był taki rzecznik, mądremu dość. My jesteśmy wszyscy Polakami, dbajmy o ojczyznę, trzeba się pojednać i dla ojczyzny pracować. Jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, był taki jeden kiedyś ktoś, kto występował bardzo przeciwko nam i został ważnym urzędnikiem. Zadzwoniłem do niego i mówię, no to co, będzie pan walczył dalej, czy
Widzi pan, ludzie wierzący mają Boga, a po Bogu ojczyznę. Jeżeli w Boga ktoś nie wierzy, to niech pamięta, że mamy ojczyznę. I wiecie co, że pracował razem dla ojczyzny? I tak trzeba. Niewierzący, nie wierzycie w Boga, ale mamy ojczyznę i pracujmy dla niej. A za tych ministrów módlmy się. Ja mogę powiedzieć tylko, to porządni ludzie. Porządni ludzie, naprawdę. Nigdy mnie nie oszukali. A może być taka pokusa, że polityk nie powie prawdy. Nigdy. Bardzo i służą ojczyźnie. Módlmy się za nich. I żeby nikogo już nie zamykali. Módlmy się za pana ministra Ziobrę, który jest, wiecie, jak poważnie chory. A zemścić się chcą. Módlmy się za niego też bardzo. To jest bardzo porządny człowiek. Bóg zapłaci.